Nie wiem, jak zacząć ten film, ale może zacznijmy od otwarcia. To później wam coś podpowiem, ewentualnie, żeby nie było potem, że coś powiem nie tak, co bym chciał. Witam was bardzo ciepło, miło i serdecznie w następnym rozpakowaniu. Nie wiem, które to będzie jeszcze rozpakowanie przed małą przerwą na YouTubie. Już nie będę się wielokrotnie powtarzał, na czym ona będzie ona polegała. Dowiecie się niedługo. Zobaczmy, co tutaj dostałem. Będzie jedna gra na... Znaczy, w zasadzie nie jedna, a dwie na Mega CD. Ostatnio coś na Mega CD potrafię znaleźć w miarę w dobrej cenie. Zwłaszcza, że to jest dosyć ekskluzywny system wymagający Mega Drive'a. O, to chyba pudełko. No, proszę bardzo. Już tak zapakowane, że trzeba prawdopodobnie rozpierdzielić pudło. A może i nie. I to jest zestaw dwóch gier, które były pakowane w taki jeden uniwersalny zestaw. Te gry, to wydanie praktycznie na Europę. A, no tak, to się tak otwiera. O, widzicie. Już opakowania są, które było pakowane w formie dwóch gier i ono jest znane właśnie pod nazwą tych dwóch gier, nie koniecznie jedną. A teraz jak tutaj dojść do tego? Dobra, spróbuję to trochę inaczej otworzyć. Dałem za to 100 zł około. Na aukcjach potrafi kosztować ciut więcej, bo wiecie, no to ludzie teraz tak wyceniają na aukcjach te gry, że dwie gry, to muszą być jakieś zajebiste, nie? Jak dwie gry, no to panie. Jak dwie gry, to chłopie i dziewczyno, musi być drogo, nie? No, nie są to jakieś idealne gry, aczkolwiek jedna mnie to akurat zainteresowała. Nigdy wam tego nie mówiłem specjalnie, może nie było potrzeby, ale jestem małym zwolennikiem shoot'em upów, czyli tak zwanych kosmicznych strzelanek, czy strzelanek takich w powietrzu. I tu jest jedna taka gra. Co ciekawe, ona wyszła na Mega Drive'a, tylko w Stanach Zjednoczonych pod troszeczkę inną, zmienioną nazwą. Teraz wam powiem jaka. Dokładnie. Cobra Command. Już pewnie co niektórzy wiedzą, jaki to zestaw. I Solfice na Mega CD. Ta na Genesisa, która się pojawiła, nazywa się Soldis. Przez D. D-A-C, a nie Dis, tak jak słyszycie. D-A-C. Żeby nie zabrzmiało dziwnie. Żeby nie zabrzmiało... przecząco. O. Takie oto zbiorcze wydanie. Jedna okładka Cobra Command po jednej stronie, druga okładka Solfice. I tu mamy otwarcie, tutaj mamy taki oto grzbiet, który pokazuje nam dwa tytuły jednocześnie. Tak. Zobaczmy z tej strony. Jak to wygląda? O, proszę bardzo. Tak wygląda to wydanie. Bardzo podobnie wygląda w wersji... Właśnie teraz nie pamiętam, czy tylko w Europie było takie zbiorcze opakowanie. Tak, chyba tak. Było coś takiego. W Stanach Zjednoczonych na Sega CD wyszło już osobno. Tak jakby. Ciekawe, dlaczego w ten sposób Sega wydała te gry. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Tu jest strzelanka kosmiczna, tak jak widzicie. Mówią ludzie, że nic specjalnego w zasadzie, bo... nie imponuje specjalnie. Jeszcze w to nie grałem, przyznam się szczerze. Może mi się spodobać, może nie. Zaraz zobaczmy tylko jeden szczegół. No, instrukcja fajnie wszystko objaśnia. Standardowe instrukcje od Segi w tamtym czasie. Jest to... Tak, jest to jeden przykład, który... dosyć dobrze są napisane te instrukcje. Jak najbardziej. Zobaczmy płytkę od razu. Myślę, że dzisiaj jeszcze dla was na szybko przetestuję. Bardzo dobry stan płytki i taki fajny nadruk, taki bardzo wypasiony.
tak to wygląda. Z 1992 ta gra jest od Wolf Team. Z konsologii na temat Mega Drive'a i na temat historii, to możecie się tam dowiedzieć, że Wolf Team Data East trochę tam gier wydawało, ale Wolf Team najwięcej. A tutaj mamy z kolei Full Motion Video. Na zasadzie podobny trochę do Road Avenger, ale tym razem latamy śmigłowcem, nie? Jakimś LX-3FX. Nie wiem, jaki to jest śmigłowiec. Nie jestem w stanie sobie tego przywołać do pamięci. Nie znam się na tych śmigłowcach. I naszym zadaniem jest tutaj strzelać. O, no takie coś, nie? Taki oto obrazek. Jeszcze na chwilę wam pokażę rozgrywkę, to zobaczymy, jak to dokładnie wygląda. Także ujęcie na telewizor nakieruję i sprawdzimy sobie te produkcje. Tylko sobie zobaczę, co tu jest dokładnie opisane. I tak wygląda płytka. Tak wygląda płytka, bardzo podobny nadruk co Solfis. I też w dobrym stanie. Idziemy i sprawdzamy. No dobrze, uruchamiamy na szybko. Dosłownie, żeby sobie sprawdzić, na czym będzie głównie jedna i druga gra polegała. Na dzień dobry, zobaczmy sobie, tak jak sprawdziliśmy Solfis, tak sprawdzimy sobie od razu tą płytę, jak ona będzie działać. Shoot'em upów nigdy nie za wiele, ponieważ jest to taki typ gier, który bardzo lubię. Na Pegasusie jest sporo takich gier, na które składa się to, że fajnie się czas przy nich spędza, przy tych grach. Star Force, Gradius się pojawił i jeden pamiętliwy przeze mnie Paznik. Paznik to była inna gra, to była taka logiczna. No miałem na końcu języka tą nazwę gry. Miałem na końcu języka. No nieważne, gdzieś dopiszę jej nazwę, bo to już jest zagwozdka. No i to wydanie charakteryzuje się tym, że jest lektor w dosyć dobrej jakości. I tu są chyba animowane sceny. I tu będą rysowane w takiej mandze postacie za chwilę. Za chwilę je zobaczymy. Tak, to jest ta gra. Tam będą takie sytuacje za chwilę, gdzie będzie trzeba uruchomić maszynę. Ja bym je nazwał raczej półanimowane, bo to nie jest tak dokładnie w ruchu. Ojeju. Was to reach the planet Earth, while the GCSWT was inoperable, and destroy the computer lifeform. Oh yay! With this task in mind, the starship Solfis left for a treacherous journey. Jednak nagranie z mikrofonu nie było jakieś. Jakieś powiedzmy
profesjonalne, ponieważ. O, patrzcie, pominąłem istotną rzecz. No dobra, trudno. Najwyżej będzie można sobie. Będzie można to sobie. A, czyli są tylko dwa poziomy trudności. No dobra. Zobaczcie się na YouTubie, jakie tam są scenki. Takie. No i to taki shoot'em upik, nie? Taki typowy dla tamtych czasów. Z przeróżną ilością broni. Z odpowiednim kątem strzelania. Tutaj na przykład dla tego statku podlecę na dół. Prawy, tak jakby karabin, skieruje się bardziej na wprost. I tak to wygląda. Tak wygląda ta gra. Chyba wam ją pokazywałem w ramach konsologii. Jedna z może nie jakichś wybitnych gier. Bez przesady. Ale do pogrania. Kto lubi, ten polubi. Na pewno polubi. I jeszcze mamy jedną grę do sprawdzenia, więc taki zestaw. On był dodawany chyba do Mega CD w Europie. Jako taki bonusik. Tak, był dodawany, stąd te dwie gry jeszcze w bonusie. Razem z Sega Arcade Classics Collection. To też mi się udało 2 lata temu kupić za około 100 zł. Z tym bardzo ciekawym listem, karteczką tak jakby, sugerującą to, że osoba sprzedająca mnie kojarzy. No, nie spodziewałbym się takiego obrotu sytuacji, bo ja aż tak znany to nie jestem i nigdy mi na tym nie zależało. No, ale jednak gdzieś jestem kojarzony i bardzo miło to widzieć. No dobra. Sprawdźmy sobie jeszcze ten Cobra Command. No, będzie dokładnie na tej samej zasadzie co Road Avenger czy inne podobne gry tego typu od Wolf Team. Gdzie w zasadzie też mamy celownik i mamy podejmowanie decyzji w ruchu. Tak by to wyglądało. No i coś takiego dokładnie będzie. Pewnie będzie mniej więcej okienko rozgrywki mniej więcej w takiej rozdzielczości, może większej. Trochę. W ogóle ta gra, ona jest z laserdysków. Ona jest z laserdysków, tylko ona zwyczajnie po latach została dostosowana pod no, jakość Mega CD, która no, pozostawia wiele do życzenia, ale coś w niej jest takiego, że ta jakość tego materiału filmowego na CD no, wygląda urokliwie, ma swój urok, od tego zacznijmy. Nie jest to jakaś jakość imponująca, bo wtedy to nie była imponująca jakość, no ale no na pewno dawała jakieś wyprzedzenie, nie? Względem innych. Kurde, co jest? Dobra. Missile Vulcan, dobra. Vulcan był chyba przy Thunderhawk 2? Chyba tak. No i dobra, i tak to wygląda, nie? No, nie wygląda to jakoś fenomenalnie. Jeżeli o to chodzi. I tu, gdzie mamy na dole ostrzegacz w postaci strzałek, tam musimy dać kierunek, nie? Chyba coś zrąbałem. O, patrzcie, dwie wieże. Nie bez powodu jest tu odniesienie do tego, bo gra jest z 92 roku. A wiemy doskonale, że dwie wieże World Trade Center w Nowym Jorku jeszcze były. W dół trzeba było wcisnąć. I tak manewrujemy między kolejnymi scenami. Można normalnie strzelać wulkanem. Pociskami wulkana możemy też dać pociski rakietowe, ale raczej lepiej strzelać. No i dokładnie na tej samej zasadzie, tylko mamy inny pojazd, inny wehikuł, inne sytuacje. W lewo taki trochę quick time event z puszczonym filmikiem cały czas, nie? I tak to wygląda.
No, jakoś identyczna jak w Road Avenger, tych filmów. No bo Road Avenger też był na laserdysku, nie? W lewo. No przecież wciskałem w lewo. I się rozpieprzył o FX2000. Nawet nie przetrwał ten. Nie przetrwał ten śmigłowiec do roku 2000. A bo to trzeba trzymać cały czas kierunek, jak jest wyświetlana strzałka. No proszę bardzo. Tego to nie wiedziałem. A wiecie, jak kupiło się Mega CD i miał się w zestawie 8 gier od razu na wejściu, to nie było tak mało. I tyle. Taki jeden poziom wygląda. Poziomów jest chyba 10. Nie jest to jakaś długa gra specjalnie. Wielki kanion. Tak to wygląda. No. Tylko dla koneserów, bo dzisiejsza młodzież raczej nie przejdzie. Nie przejdzie przez to, przejdzie obok. Dosłownie. No to co? Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Co myślicie o takim paku? Całkiem w porzo, nawet. 100 zł, niewygórowana cena. Te gry potrafią kosztować znacznie więcej. W dobrym stanie, pudełko, nie jest jakieś poniszczone. Jest jedynie tam delikatnie, no nie wiem, draśnięte, ale nie jest to jakaś przeszkoda dla mnie. Pudełeczka ewentualnie można tam zawsze wymienić. No i dobra, to będzie na tyle. Jest jeden problem już tej gry, nie da się zapauzować. O, wyszedłem do Megi CD, akurat tak chciałem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, dużo zdrowia, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Zobaczymy, na co jeszcze wpadnę na YouTubie. Na koniec jeszcze tego materiału otworzymy sobie jeszcze jedną przesyłkę, już ostatnią w tym miesiącu, w sierpniu 2022 roku. W tym też czasie będę montował dla was 18 odcinek z GTA Vice City Stories na PlayStation 2 w ramach Zagrajmy Wy. A jako, że chcę wstawić jeszcze ten materiał, którego jeszcze do tej pory nie wyemitowałem, a to z tego powodu, że na tą przesyłkę czekałem, a już z tej gry nie chciałem robić osobnego filmu, ponieważ jest to gra, którą kiedyś miałem. Mogę wam przedstawić fragment w tym miejscu. Musicie mieć tą grę po prostu. Wolfenstein 2009. Inaczej mówiąc, ale ogólnie Wolfenstein. I mamy za zadanie oczywiście naparzać nazistów niemieckich, tak? Ponieważ 10 lat temu miałem tą grę, ale z jakiegoś powodu jeden z moich kolegów z technikum, do którego chodziłem do klasy, pożyczyłem mu tą grę na 360 i mi jej nie oddał w żaden inny sposób, a jest to, moi drodzy, Wolfenstein 2009. Chciałem sobie do tej gry wrócić, bo wiem, że ona ma tryb sieciowy dosyć taki rozległy i będę chciał to sobie sprawdzić, mimo wszystko, nieważne. Szybko zobaczymy sobie ten stan. Dokładnie tą grę kiedyś miałem, kupiłem ją sam za ciężko otrzymane pieniądze od rodziców, a mi kurde tutaj, kolega mi nie oddał tej gry. I tak wygląda dokładnie to wydanie. Mogliście je kojarzyć, bo ja je wam pokazywałem, ale sobie chociaż zobaczę ten stan. Stan gry jest dobry. Oceniam na bardzo fajny. Zobaczę jeszcze tylko płytę. No, słuchaj, płytę trzeba sprawdzić. Są drobne rysy, ale w niczym to nie przeszkadza zainstalować i grać. Także taka do mnie gra wróciła. Miałem jej już nie kupować, ale ze względu na to, co mi tam zostało do zrobienia, to myślę, że taki mały kuksaniec na koniec, na razie, przed dużą przerwą u mnie w życiu na YouTubie. Sprawię sobie i może jakiś tam gameplay się pojawi z tej gry. I jeszcze jedna mała informacja. Miałem do odebrania, miałem w ogóle mieć wysłane OSSC, które chciałem kupić, sprowadzić z Chin, ale niestety sprzedawca poinformował mnie, że nie wyślę tego sprzętu, bo jest jakiś problem z wysyłką z Chin. No, nie bez powodu są te problemy dzisiaj i będę musiał się wstrzymać z zakupem. Myślę, że kupię po tej przerwie, o której już wam wiele razy wspominałem.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Widzimy się niedługo jeszcze w kolejnym filmie. I do zobaczenia. Dużo zdrowia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.